Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie Kaczyński, napluliście kobietom w twarz i jesteście dzisiaj zdziwieni. Panicznie boicie się tych setek tysięcy kobiet na ulicach Warszawy, Poznania, ale też Gryfina czy Goleniowa. Setki tysięcy kobiet protestują i mają wam do powiedzenia rzeczy, których nie będę cytować w Sejmie. To słowa skierowane do was po skandalicznej decyzji waszego Trybunału na wniosek waszych posłów. To wyrok na kobiety, wyrok, który skazuje tysiące kobiet na niepotrzebny ból, cierpienie, który zagraża ich zdrowiu i sprawia, że decyzja o macierzyństwie w Polsce staje się dzisiaj rosyjską ruletką. A teraz, dzisiaj, rozpaczliwie szukacie rozwiązań i sposobu na pokazanie się z dobrej strony. Próbujecie dziś pokazać się jako politycy pełni troski o jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Mówię wam, to się nie uda, bo niezależnie od tego, co pokażecie dzisiaj w swoich raportach i w swojej telewizji, to właśnie polskie kobiety, te same, które protestują na ulicach miast i miasteczek, znają lepiej realia opieki nad bliskimi z niepełnosprawnością. To one wiedzą ze swojego doświadczenia, jak naprawdę wygląda ta opieka. I wiedzą, że w ostatnich 5 latach nic się nie zmieniło, a o waszym programie Za życiem prawdopodobnie po prostu nigdy nie słyszały. Mówiła pani o założeniach, pani minister, ale nie o wykonaniu. W takim razie jedziemy z konkretami. 80 milionów. Tyle pieniędzy zdążyliście zabrać z budżetu z puli wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Sfinansowaliście z programu aż 48 mieszkań chronionych w całej Polsce. 77 miejsc w instytucjach opiekuńczych dla dzieci poniżej 3 roku życia. 125 rodzinom osób z niepełnosprawnościami pomocy udzieliły urzędy pracy. To nie są dane dla jednej gminy, miasta czy powiatu. To są dane na całą Polskę. Faktycznie imponujące. Z ilu urlopów wytchnieniowych skorzystano? Okrągłe zero. Nic. Ponieważ przez 4 lata PiS nie był w stanie napisać przepisów, które pozwalałyby ich udzielać. To nie koniec. Wasza ustawa obowiązuje wyłącznie do 18 roku życia. Co to znaczy? Na przykład to, że tylko do tego momentu obowiązuje brak limitu na refundację pieluchomajtek. Po 18 urodzinach przysługują tylko 2 na dobę. To jest ta godność, którą obiecywaliście osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunów? Słyszycie ten krzyk rozpaczy 60-letnich matek, 40-letnich synów, których życie to piekło, bo zostawiliście ich samych. Dziś głównym tematem powinny być osoby całkowicie niesamodzielne, niezatrudnialne, wymagające autentycznego wsparcia w wykonaniu wszystkich czynności życiowych przez 24 godziny na dobę. Takich osób na dzień dzisiejszy jest w Polsce 38 tysięcy. Zostawiliście ich samych. Mówienie dzisiaj kobietom, że wprawdzie zmuszacie je do rodzenia, ale za to po narodzinach otoczycie je jako matki opieką, to jest po prostu karygodne kłamstwo. Kłamstwo, które już dzisiaj w Polsce nikt nie wierzy. Niewiele grup społecznych w Polsce jest tak okłamywanych, oszukiwanych jak osoby z niepełnosprawnością i kobiety, które sprawują nad nimi opiekę. Wyjrzyjcie przez okno, usłyszcie ten krzyk, zobaczcie, co mają wam do powiedzenia polskie kobiety. One wam nie wierzą, bo one lepiej znają rzeczywistość, w jakiej muszą żyć. Wiedzą, że troską o osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny wycieracie sobie usta tylko wtedy, kiedy pojawia się temat zakazu aborcji. Tymczasem opieka i wsparcie w tej opiece to poważny i duży temat i nie można go poruszać wtedy, kiedy w panice szukacie usprawiedliwień dla własnych niemądrych i nieprzemyślanych decyzji. Pani poseł.